Metoda, która działa w biznesie od ponad 15 lat. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Chciałem zrobić z tego nagranie live, taki webinar, ale stwierdziłem, że jak zrobię dla Ciebie takie, przygotuję dla Ciebie takie nagranie do odtworzenia, to będzie to lepsza wartość, będzie to bardziej przemyślane. I w tym wideo zobaczysz metodę, która naprawdę działa od ponad 15 lat, nawet od 20 lat. I prawda jest taka, że ona działała wtedy, działa dzisiaj i będzie działać za jeszcze 5, 6, 10, 20 lat. Zobaczysz, że tak będzie. Bo już nie jeden mówi, że to nie żyje, że jeden mówi, że to jest martwe, to cały czas działa, cały czas rośnie i cały czas jest to najlepsza metoda do wykorzystania w Twoim biznesie online. Uwaga, lista adresowa. Oczywiście e-mail marketing, leki sprzedażowe, lista adresowa. Wiadomo, Ameryki nie odkryłem, może myślałem, że to będzie jakieś, nie wiem, coś super nowego, ale nie chodzi o to, aby odkrywać Amerykę na nowo, aby odkrywać koło na nowo, czy coś w tym stylu, jakieś takie jest powiedzenie. Lista adresowa, e-mail marketing i leki sprzedażowe działały 20 lat temu i działają dzisiaj, będą działać jeszcze za 10 lat. Czy to jest trudne, żeby to zrobić? Tak i nie. Zaraz pokażę Ci, że to jest z naszą pomocą, że to jest dla Ciebie, że to dla Ciebie będzie bardzo łatwe. Idąc dalej, o co w tym wszystkim chodzi? O czym chcę Ci teraz powiedzieć? Nie buduj biznesu na obcym terenie. Czyli tutaj mi chodzi o Facebooka, o Instagrama, na przykład o Twittera, o SEO, o YouTube, o te inne różne media społecznościowe. Oczywiście to wszystko jest ważne. To, co widzisz tutaj na ekranie, to jest ważne. Facebook jest ważny, Instagram, SEO jest ważny, Twitter, YouTube. Wszystko jest tutaj ważne. Ale jeśli się opierasz tylko i wyłącznie na tych narzędziach, które masz tu na ekranie, to budujesz swój biznes na obcym terenie. Nic z tych rzeczy tutaj nie należy do Ciebie. Tu masz taki przykład właśnie w tym miejscu. Jak chatboty, to chyba tak się nazywało, dobrze pamiętam. Chatboty to wprowadził Facebook chyba w 2020 albo 2019 roku, coś koło tego. Wtedy to coś było bardzo popularne. Już wtedy ludzie gadali, krzyczeli, że e-mail marketing już nie działa, że już nie żyje. Nawet 5 lat temu ludzie gadali, że e-mail marketing nie żyje, że nikt nie czyta maili, że nikt nie buduje listy adresowej. I wtedy wyszły chatboty, chyba 2019 albo 2020 rok. I one, to był taki trend, to było takie super, takie fajne. Teraz ludzie mówili, że wszyscy teraz odchodzą z e-mail marketingu i wchodzą w chatboty. Tylko problem polegał na tym, swego czasu to fajnie działało, oczywiście. Chatboty działały fajnie, ale ja akurat wtedy wiedziałem, że to jest trend. I że Facebook coś wymyśli, coś pokręci Facebook, zrobi coś takiego, że zepsuje ludziom biznes, zepsuje biznes tym ludziom, którzy się opierali tylko właśnie na chatbotach. One miały fajną dostarczalność, fajną otwieralność. Co to było te chatboty? Że na przykład to działa do dzisiaj, ale tam się pozmieniały różne reguły. Jeśli chodzi o chatboty, mogłeś sobie budować tak zwaną listę kontaktów na chatbotach, nie? Czyli ktoś mógł się zapisać na Twój chatbot i Ty mogłeś tam wysyłać do tych osób informacje, tak na przykład w e-mail marketingu. Mogłeś jakąś jedną wiadomość wysłać, na przykład miałeś 100 osób na tym chatbocie zapisanych, 1000, 2000, ile tam chciałeś i mogłeś do nich wysyłać wiadomość jednym tak zwanym klikiem, nie? Napisałeś wiadomość, wysyłałeś do nich do wszystkich. Jeżeli na przykład masz tutaj takie czaty, że ja tutaj rozmawiam sobie z Wojtkiem, nie? To jest czat Facebooka i to był też taki chatboty, nie? Mogłeś zrobić i dalej to możesz budować. I są takie chatboty, gdzie tu na przykład wysyłam wiadomość, na przykład tutaj do Wojtka napisałem, może być, wysyłaj, to ta moja wiadomość mogła trafić nie tylko do Wojtka, ale na przykład do tysiąca innych osób, które były zapisane na tym chatbocie. I to działało świetnie, wszyscy się tym podniecali, ale Facebook pozmieniał reguły, zmieniał jakieś zasady. I to przestało działać tak, jak działało wcześniej. I osoby, które opierały swój biznes na obcym terenie, tak zwanym, czyli w tym wypadku na przykład na chatbotach, zaczęły mieć problem, bo wszystko zaczęło im runąć w dół, spadać. Czy to był taki trend? W tym właśnie wypadku ludzie budowali biznes na obcym terenie, nie na swoim, tylko na obcym. A chodzi o to, żebyś stąd, z tego obcego terenu, żebyś przeszedł na swój własny teren. I to jest właśnie email marketing. Email marketing to jest Twój własny teren, a to nie. I drugi przykład, też tak może być, ale drugi przykład to są Facebook Ads, czy tam w jakimś innym systemie, czyli płatna reklama. Jeśli opierasz się tylko i wyłącznie na płatnej reklamie i coś tam sprzedajesz na przykład, że z płatnej reklamy na przykład kierujesz na przykład jakąś ofertę i tylko i wyłącznie opierasz się na płatnej reklamie, nie? W tym wypadku. I co się wtedy stanie? Tak już też nieraz było i nagle Facebook, nie wiem, stwierdzi, że Twoja twarz mu się nie podoba, albo coś, że napisałeś coś nie tak, że coś tam, nie wiem, dziwnie wyszło, coś, bo kiedyś nam była taka sytuacja, że ktoś sprzedawał rowery, nie, na Facebooku. Ktoś sprzedawał rowery na Facebooku i wpisał, zrobił jakąś reklamę, albo coś pisał o pedałach do roweru. Ale oczywiście Facebook to skojarzył, wiadomo z czym, no i mu zablokował konto i tak dalej. I facet był w szoku. Sprzedawał rowery, części do rowerów i chciał chyba sprzedać, jeśli dobrze pamiętam, pedały do rowerów, nie?
Oczywiście Facebook to tak skojarzył, że mu zablokował konto, czyli powiedział, użył złego słowa. Wystarczyło, że użył złego słowa i że zablokowane konto, nie mógł dawać reklam i tak dalej. Czyli budował biznes na obcym terenie. Chodzi o to, żebyś budował na swoim własnym terenie. A lista adresowa należy do Ciebie. To jest Twój własny teren i lista adresowa jest intymna. To jest mega ważne. Lista adresowa jest intymna. To jest intymne. Dlaczego? Ponieważ nie ma tutaj żadnych publicznych komentarzy. Docierasz na jeden adres e-mail. Oczywiście możesz od razu wysłać maila do, nie wiem, do setek tysięcy osób nawet, czy nawet do milionów osób, ale finalnie tylko jedna osoba to odbiera, nie? Czyli ten mail trafia bezpośrednio na jeden adres e-mail. Czyli jeśli Ty napiszesz do mnie maila, no to ja go czytam. On trafił na mój adres. Czyli ja go czytam, tylko łącznie ja w tym momencie. Nie ma za koło mnie tego samego adresu mojego, tego samego adresu e-mail, nie ma tysiąc innych osób. Mam tylko ja. Dlatego to jest bardziej intymne. Jak teraz ja odpowiem, albo Ty odpowiesz na wiadomość, którą ja Ci wysłałem, to też trafia bezpośrednio do mnie. Nie jest żaden publiczny czat i tak dalej. Ta wymiana, rozmowa może być prywatna. Jest właściwie prywatna, jest bardziej intymna. Czy jak tutaj coś odpiszesz i tak dalej, to nie jest żaden tam komentarz, który widzą inne osoby. To jest bardziej intymne. I to jest Twoja własna lista, to jest Twoja własna. I oczywiście też może być tu problem jakiś tam, że Twoje narzędzie się zepsuje, ale listę adresową to kontakty, które zbierasz, zaraz powiem Ci też, jak to robić, kontakty, które zbierasz adresowe, możesz sobie je pobrać na przykład raz w tygodniu, raz w miesiącu ze swojego narzędzia do zbierania adresów e-mail i trzymać je na przykład na swoim, nie wiem, albo na pendrive, albo na jakimś innym dysku, czy na pendrive, czy na jakimś innym dysku i na przykład to się zdarzy, coś nie tak pójdzie z Twoim narzędziem do e-mail marketingu, możesz wziąć te po prostu adresy, które sobie pobrałeś wcześniej, wrzucić na inne narzędzie i działasz dalej. Bez żadnego problemu. Wszystko odtwarzasz w kilka minut, nie? Czyli lista adresowa, pamiętaj, lista adresowa działa i to jest Twoja ziemia. To jest Twoje. To jest Twój teren. Czyli chodzi o to właśnie, aby pobrać ludzi, zebrać ludzi. Oczywiście mówię, Facebook, Instagram są ważne narzędzia, one Ci pomagają w biznesie, ale przenieść te osoby na swój własny teren. Teraz pokażę Ci taki przykład, lejek sprzedażowy, który zarobił 20 milionów dolarów. Prosty lejek sprzedażowy, prosta strona. On ten lejek już nie działa, bo jest właśnie sprzed około 10-15 lat. Wtedy już to tak dobrze działało. To był bardzo prosty lejek, on wyglądał w taki sposób. To jest akurat, tutaj to widzisz, to jest strona przechwytująca i tu masz taki formularz malutki, nie? Tu właśnie wpisywałeś w tym wypadku swoje imię i e-mail. Jak tutaj to wpisałeś, wpadałeś tego lejka, dostawałeś te wiadomości, nie? Czyli zobacz, prosta stronka, ona by działała do dzisiaj. Ten lejek już jest nieaktywny, bo ten autor, to był Ibn Pagan, on się nazywał, i to akurat ten lejek, on był w branży relacji damsko-męskich, nie? On pomagał tutaj facetom, którzy nie mieli kobiety, byli singlami, zapoznać kobietę. On im pokazał, jak mają rozmawiać z kobietami, jak mają się zachowywać, czyli aby zdobyli pewność siebie, nie? Ktoś nie był pewny siebie, jakieś kompleksy, on im pomógł to przezwyciężyć. Prosta stronka, czerwony nagłówek i bulety. Kilka takich punktów, buletów, co dostajesz. Czyli jak ktoś trafiał na tą stronę, czytał to, zobaczył, co dostanie i mógł to odebrać, zapisując się tutaj, podając swój adres e-mail. Czyli bardzo prosta strona, która moim zdaniem działa bez problemu do dzisiaj, ponieważ ona, taka prosta strona, jak teraz widzisz, ona by się nawet wyróżniała teraz, bo teraz masz pełno takich wodotrysków różnych, nie? Pięknych stron przekoloryzowanych, że tak powiem, się dobrze wymówiłem, to są aż za kolorowe czasami, a to by się wyróżniało akurat w tym momencie. Chodzi o to właśnie, żeby tworzyć proste strony. I też bardzo ważna sprawa, ta strona musi trafiać do osób, tu generujesz ruch, te strzałki, nie? Na tą stronę generujesz ruch, ale ta strona musi trafić do osób, które tego potrzebują. Wtedy to będzie dopiero działać, nie? Czyli ja jestem na przykład singlem i mam problem z tym, aby zapoznać jakąś kobietę, to wtedy trafia bez problemu do mnie. Od razu ta oferta trafia do mnie. I co się działo dalej? Na przykład załóżmy, że jestem singlem, patrzę to, ok, interesuje mnie to, podaję mój adres e-mail. Trafiam wtedy na tą stronę i to było ta stronka tutaj, ona się wyświetlała po zapisaniu się właśnie w tym miejscu. Ktoś podał imię i adres e-mail, lądował na tej stronie i to był ten bezpłatny poradnik, który dostawałeś w zamian za zapis na listę. To mógł być równie dobrze PDF, ale akurat Ibn Pagan wtedy działał pod jakimś tam pseudonimem, ale on wtedy zrobił coś takiego, że zamiast PDF-a po prostu dał tą treść na stronę. I tu miałeś, tutaj dostawałeś to, po co przeszedłeś na tą stronę, nie? Jestem na tej stronie, zapisuję się, dostaję bezpłatny poradnik, co mam robić. I następnie była oferta, już pierwsza. Z tej strony przechodziłeś do oferty. Ta oferta tak naprawdę, ona była na dole tej strony, nie? Umieszczona. To był, tutaj akurat w tym wypadku był do kupienia poradnik, on chyba kosztował $20.
o ile dobrze pamiętam. I ta oferta była na dole tej strony, nie? Czyli na początku dostawałeś to, po co przyszedłeś, to, co chciałeś. Ten bezpłatny poradnik dostałeś na początku tej strony, tutaj, a na dole, poniżej, zaczynała się już oferta, mogłeś kupić sobie rozszerzenie tego, tak jakby, nie? Albo kolejny krok w karierze, na przykład kolejny krok, który musisz przezwyciężyć, aby zdobyć kobietę, nie? Czy kolejną przeszkodę, którą musisz pokonać, aby zdobyć kobietę marzeń, coś w tym stylu. I wtedy był do kupienia ten poradnik. Kolejnych ofert już nie mam, ale on później miał jeszcze ofertę numer 2 i ofertę numer 3. Oferta numer 2 była już droższa i oferta numer 3 była jeszcze droższa. Czyli jak kupiłeś sobie ten pierwszy płatny poradnik, dostałeś od razu ofertę kolejną, jakimś kolejnym krokiem do zrobienia. I następnie chyba ta ostatnia oferta, dobrze pamiętam, to było szkolenie stacjonarne, to już było najdroższe. Ono już kosztowało chyba kilka tysięcy. I takie coś zarobiło kilka milionów. 20 milionów dolarów. Bardzo prosty lejek, tylko kwestia tego, aby ta pierwsza strona początkowa dotarła do właściwej grupy docelowej, czyli do osób, które tego potrzebują. I żeby ta ilość osób była wystarczająco duża. Ruch generujesz za pomocą na przykład, tak masz tutaj, Facebooka, Instagrama, bloga, czyli SEO, na przykład YouTube'a, nie? Czy na przykład stąd właśnie kierujesz ruch na tą stronkę, a z tej strony, że ktoś się zapisze, już trafia w ten lejek sprzedażowy i dostaje te kolejne oferty. I teraz chodzi o to właśnie, że ktoś musi zostawić Ci swój adres, imię, ktoś musi chcieć to zrobić. Czyli ktoś musi chcieć to zrobić. To jest to, co właśnie Ci powiedziałem teraz, żeby ktoś zostawił Ci Twój adres e-mail, swój adres e-mail, żeby ktoś zostawił Ci swój adres e-mail, to musi on chcieć tego, co Ty mu dajesz. Czyli tak jak mówiłem poprzednio, na tą stronkę tutaj, tą pierwszą, muszą właśnie trafić takie osoby, które potrzebują tego, co Ty dajesz na tej stronie. I to jest po prostu bardzo ważne. To jest kluczowe, nie? Czyli na to ta osoba musi chcieć tego, tak jak tutaj masz napisane, ja muszę chcieć tego, co Ty mi dajesz. Czyli jak trafię na Twoją stronę, Ty na przykład reklamujesz swoją stronę, załóżmy, na przykład na Facebooku za pomocą reklamy. Czyli ustawiasz tą reklamę i ustawiasz target, który jest skierowany, ta reklama jest skierowana do konkretnej grupy osób, na przykład, które chcą poznać kobietę. I ta reklama tylko im się wyświetla. Właśnie o to chodzi. I wtedy, jak ja to zobaczę, to będę zainteresowany. I ja wtedy, właśnie wtedy chcę, aby to coś otrzymać, nie? Żeby to pobrać. Jak już zobaczę na przykład ten pierwszy produkt, ten bezpłatny, on mi się spodoba, ok, i zobaczę, że jest oferta, która jeszcze bardziej coś tam dalej mi pomaga, jeszcze bardziej rozwiąże mój problem, też mogę ją wziąć. Jak zobaczysz, oferta druga i trzecia też mi pomagają, też mogę je wziąć. Oczywiście nie każdy kupuje wszystko, nie? Z tego musisz sobie zdawać sprawę. Czyli pamiętaj, dana osoba musi chcieć tego, co Ty masz. I teraz, czego potrzebujesz, żeby coś takiego zbudować? No właśnie, Ci pokazałem na początku, tu masz przykład akurat naszej strony, czyli strona typu lead page, czyli strona przygotująca. Tak masz naszą stronę, moją i Wojtka Wasolskiego, gdzie właśnie dajemy bezpłatny poradnik, który pokazuje, czego potrzebujesz, aby zbudować biznes online w dosyć nawet krótkim czasie. Nie? Jak właśnie w 48 godzin zrobić podstawy, stworzyć podstawę swojego biznesu. Tu jest taka stronka prosta. Ja Ci ją może nawet pokażę na przykładzie. Zaraz. Jak ona wygląda na żywo, Ci pokażę. To jest ta strona, jak widzisz. Jak ktoś tutaj wejdzie, też kierujemy tę stronę do odpowiednich osób. Jak ktoś tu wpisze swoje dane, dostaje ten poradnik. I to jest też prosta stronka przechwytującego w tym wypadku na czarnym tle, a tamta była na białym. I to jest też typ strony takiej, który dosyć dobrze działa, dosyć dobrze konwertuje. Jeśli chodzi o to, że dobrze konwertuje, czyli chodzi o to, że jak na przykład wejdzie 100 osób na tą stronę, to na przykład 50 osób zostawi swojego maila. Czyli to jest konwersja na poziomie 50%, czyli ona to jest dobra konwersja. 30% to też jest dobra konwersja, nie? Czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób, które wejdą na tą stronę, zostawiło swój adres e-mail i w tym wypadku też imię. To jest wtedy konwersja. I to jest prosta stronka. Takie stronki potrzebujesz. Coś w tym stylu. Jak to zbudować? Nie przejmuj się tym, to Ci dokładnie pokażę. Na końcu tego filmu dostaniesz ode mnie też naprawdę wyjątkową ofertę, tylko zaczekaj do końca. Dostaniesz taką ofertę, której jeszcze nikt inny nigdy nie dostał. Już nie dostanie później. Potrzebujesz taką stronkę i następnie też potrzebujesz ofertę. I to Ci naprawdę na początku wystarczy. Jedna oferta Ci na początku wystarczy, ponieważ później możesz te oferty dodawać sobie kolejne, nie? Z czasem te oferty możesz sobie dodawać. Tak tutaj miał Iben Pagan, miał jedną ofertę, drugą i trzecią. Ty możesz zacząć od jednej oferty tak naprawdę. Czyli na początku możesz mieć, stworzyć sobie własną stronę przygotującą, to Ci pokażemy krok po kroku, jak zrobić. Pokażemy Ci też krok po kroku, jak stworzyć swój własny poradnik taki, który umieścisz na tej stronie. I następnie potrzebujesz prostą ofertę. A później z czasem te kolejne oferty możesz sobie dodawać z czasem. Najpierw przetestuj to, zobaczymy, jak to działa i wtedy dodajesz kolejne oferty. I prawda jest taka też, że ta oferta tutaj, ta pierwsza oferta, czyli sobie zapiszmy od razu, to jest oferta numer 1. Ta oferta numer 1, ona tak naprawdę też nie musi być Twoja.
dajmy to na środek, bo ta oferta też może być na przykład z jakiegoś programu partnerskiego. My też na przykład mamy w tym wypadku program partnerski i też dajemy prowizję. Jeśli ty na przykład weźmiesz nasz produkt i go sprzedasz, dostajesz prowizję. I tak naprawdę w tym miejscu, albo nawet w ofertę numer 2 czy ofertę numer 3, to mogą być produkty innych firm, innych osób i ty dostajesz po prostu prowizję za to, że ten produkt poleciłeś. Plus tego jest taki, że nie musisz tworzyć oferty, nie musisz tworzyć produktów. Ale też ci pokażemy, jak stworzyć swój własny produkt. I to na początku ci wystarczy. Strona przekonująca z poradnikiem i jakaś fajna oferta. A później z czasem możesz sobie dokładać i ofertę drugą, i trzecią i stworzyć taki fajny lejek sprzedażowy. I ta oferta numer 1 zawsze najlepiej, żeby ona była najtańsza i później ten koszyk zwiększasz. Nie? Na przykład pierwsza oferta może kosztować 9 zł, 7 zł, 37 zł, druga oferta może kosztować 97 zł, 197 zł, 199 zł, a trzecia, na przykład najdroższa oferta może kosztować 400 zł, 500 zł, 1000 zł. To może być konsultacja, to może być jakiś poradnik, to może być szkolenie wideo. Cokolwiek. Tutaj też fajny przykład na takiej stronie przechwytującej. Niekoniecznie musisz dawać poradnik, bo też możesz dać na przykład zamkniętą grupę. Czyli tworzysz sobie grupę na Facebooku zamkniętą i tam na przykład dajesz informacje, które nie są nigdzie nie publikowane. I tworzysz sobie taką właśnie bramkę, nie bramkę płatności, ale bramkę mailową. Nie? Żeby dostać się do tej grupy, musisz postawić maila. Jak wtedy musisz zostawić maila na tej stronie, jak ktoś wtedy wchodzi właśnie na tą stronę, zapisuje się, zostawia ci swojego maila, ty wtedy w mailu wysyłasz mu dostęp do tej strony. I wtedy właśnie też masz z jednej strony tą osobę na Facebooku, czyli tak mówiłem, obcy teren, ale jednocześnie masz tą osobę też u siebie na swoim terenie, czyli w swojej liście mailingowej. I później dalej możesz z tą osobą prowadzić komunikację po co i marketingu i Facebooka. To też jest fajny przykład, fajny case, fajna rzecz do zrobienia. Nie? I jeszcze czego potrzebujesz? Też jest właśnie potrzebny, oprócz strony oferty, system do email marketingu. Ja na dzień dzisiejszy używam i GetResponse'a, i MailerLite'a na przemian, nie? W zależności, co jest mi bardziej potrzebne. I też mamy takie coś jak dwa rodzaje wiadomości e-mail. Jest wiadomość jednorazowa i wiadomość typu follow-up. Wiadomość jednorazowa to są na przykład okienka sprzedażowe, czyli coś, co mam akurat teraz, ponieważ za chwilę dostaniesz naprawdę fajną ofertę, która u nas zniknie za jakiś czas, taka oferta się nigdy w życiu nie powtórzy. I to jest na przykład jakieś okienko sprzedażowe. Takie wiadomości jednorazowe wychodzą na przykład w czasie okienka sprzedażowego. Na przykład robię sobie okienko sprzedażowe, które może trwać 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 5 dni, 10 dni. I w tym czasie na przykład sprzedajesz jakieś szkolenie i po tym okienku, jak to okienko dobiega do końca, to szkolenie zamykasz, już nie można go sprzedać. Nie? I wtedy wysyłasz takie jednorazowe wiadomości sprzedażowe. Nie? Czyli dzisiaj na przykład wysyłasz jedną wiadomość, ona wychodzi, a jutro piszesz kolejną wiadomość, już inną i też ją wysyłasz jako wiadomość jednorazową. Tak długo, aż to okienko sprzedażowe nie dobiegnie do końca. Nie? Czyli to jest wiadomość, która wychodzi od razu i później na przykład za jakiś czas możesz tą wiadomość ponownie użyć, ją przerobić, ją użyć, ale ona teraz wychodzi w tym okienku i na później jest używana. Możesz do tej wiadomości wrócić na przykład w kolejnym okienku sprzedażowym. Ją trochę przerobić i znowu ją wysłać. A chodzi o to, że jak ja się teraz, jak na przykład jestem na Twojej liście teraz, to ja dostaję te wiadomości, nie? A na przykład jak mój znajomy, na przykład mój kolega zapisze się za tydzień, ale za tydzień to okienko sprzedażowe już się skończyło, to już tych wiadomości nie dostanie, nie? Te wiadomości dostajesz tylko właśnie na przykład w okienku sprzedażowym. Albo jak już jakieś zaproszenie na webinar, na przykład jakiś live i tak dalej, też wysyłasz wiadomość jednorazową. Dzisiaj jest jakiś live, dzisiaj organizuję webinar, jakiś live na żywo, na przykład o 20. Dzisiaj na przykład jest wtorek, o 20 organizuję webinar na żywo. No to wysyłam wiadomość jednorazową, że dzisiaj we wtorek o 20 mamy webinar, przyjdź. Jutro już tego nie wyślę, bo jutro już tego webinaru nie ma. I to są właśnie wiadomości jednorazowe. Są też wiadomości follow-up, które ustawiasz w kolejce maili i one cały czas wychodzą. Czyli ja się dzisiaj zapiszę, dostaję wiadomość numer 1. Jak ty się zapiszesz na tej samej stronie, na przykład za 2 dni, to też dostaniesz tą samą wiadomość numer 1. I to teraz ci pokażę przykład tego. Tu jest akurat nasze stare konto MailerLite, tego już nie używamy. I tu ci pokażę wiadomość follow-up zaraz jakąś, tylko którą by tu ci kampanię pokazać. Na przykład tutaj krótka kampania. Tu masz właśnie taką sekwencję maili follow-up. Tu jak ktoś się zapisuje, tutaj jest strona przygotowująca, ja się zapisuję na tą stronę i na przykład trafiam do tej kampanii. I tu masz ustawione poczekaj jedną minutę. Czyli ja się zapiszę tutaj, to po jednej minucie z automatu wychodzi mi ta wiadomość, którą ustawiłem wcześniej. Ta pierwsza wiadomość w kolejce. Jak na przykład inna osoba zapisze się jutro, to ona też dostanie tą samą wiadomość po jednej minucie. I tu po jednym dniu wychodzi kolejna wiadomość, numer 2. Wszystko z automatu. Po dwóch dniach wychodzi wiadomość numer 3. Tu znowu kolejna wiadomość. Po jednym dniu, kolejna wiadomość, kolejna z automatu, po dwóch dniach kolejna. I tu na końcu już mam coś takiego, że ta kampania się kończy, ona przechodzi na inną kampanię. Nie? To masz przenieść do innej grupy,
a na tej grupie innej uruchamia się już inna kampania, inna sekwencja maili, na przykład na inny temat, albo inaczej jest ułożona w innych odstępach czasu i tak dalej. I to jest właśnie taka kampania follow-up, że tu masz wiadomości z automatu, które wychodzą po prostu do każdego z automatu. Niezależnie czy ja się zapiszę dzisiaj, czy nie wiem, za tydzień, za miesiąc, czy za rok, każdy dostaje te same wiadomości w tych samych odstępach czasowych. Czyli to raz ustawiasz i to cały czas działa, to cały czas możesz sprzedawać. To naprawdę takie kampanie mogą być bardzo potężne i takie kampanie możesz sobie ustawić na cały rok. Akurat teraz jestem w trakcie, aby taką kampanię ustawić na cały rok. Trochę inaczej niż tutaj, ale tego Cię nauczymy też właśnie u nas w Akademii. Trochę inaczej niż tutaj, ona będzie ustawiona, ale ona będzie rozbudowana na cały rok i tego też będziemy Cię uczyć. To może być naprawdę potężne narzędzie, takie tworzenie takich kampanii. Ponieważ tam ktoś raz się zapisze i ta sprzedaż może iść z automatu cały czas. Nawet jak ty sobie śpisz, ta osoba może kupić twój produkt w trakcie snu, bo w tych mailach, które ci pokazywałem, dajesz też właśnie oferty do swoich szkoleń, do swoich produktów. Nie? Tu na przykład pierwszy mail, jeszcze raz ci pokażę. W pierwszym na przykład mailu wychodzi ten poradnik, też może być z ofertą, nie? Ten poradnik. I w kolejnych mailach na przykład pisze jakieś fajne historie, nawiązuje też do fajnych rzeczy, do fajnych wydarzeń. Mamy też taką fajną, gotową kampanię, która też nawiązuje i do UFO, i do jakichś, nie wiem, i do FBI i tak dalej. I to jest takie fajne historie łączysz z biznesem i sprzedajesz. I to możesz sobie tak ustawiać w takich kampaniach, gdzie wtedy idzie sprzedaż na automacie. Tym, co ktoś się zapisze, ty sobie śpisz na przykład smacznie, w nocy ktoś się zapisuje, czyta, stwierdzi, że to jest fajne i kupuje. I ty nie musisz sprzedawać tego ręcznie, nie? Bezpośrednio. To naprawdę może działać jak magia, nie? Jak to dobrze zrobisz, dobrze do tego podejdziesz, to może działać jak magia. I teraz pytanie, czy zbudowanie czegoś takiego jest trudne? Tylko jeszcze Ci pokażę, jak można te adresy e-mail zbierać, bo tutaj wcześniej mieliśmy coś takiego, że zbieramy te adresy na przykład z Facebooka, z Instagrama, nie? Publikujesz na Facebooku jakiś fajny tekst, na końcu dajesz link na przykład do swojej strony przechwytującej, gdzie zbierasz te adresy e-mail. Tak samo na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie, nagrywasz fajny filmik. YouTube akurat to jest bardzo potężnym narzędziem, jeśli chodzi o YouTube'a, to jest bardzo fajne, potężne narzędzie, które ja najbardziej lubię, ponieważ jeśli teraz wezmę filmik, nagram filmik, dam Ci w tym filmiku jakąś wartość i dam na końcu wyzwanie do akcji, że kliknij w link poniżej, zapisz się albo kup ten dany produkt. To taki filmik może działać przez lata. Jeśli on jest dobrze tam zrobiony, skonstruowany, dobrze opisany i opisany na odpowiednie słowa kluczowe, to wyszukiwarka YouTube'a może ten film polecać. I taki film może działać przez lata i on przez lata może Ci budować listę kontaktów. I to jest naprawdę bardzo fajne. Ale też jest fajne, ale to cały czas oczywiście nie jest Twój teren, nie? Dlatego w każdym filmie wideo przenosisz osoby właśnie tego obcego terenu, w tym wypadku z YouTube'a, na swój teren, gdzie dajesz link pod filmem wideo do swojego terenu, czyli do swojego strony przechwytującej. Jak ktoś się zapisuje, wchodzi na Twój teren, na Twoje terytorium, wtedy jest u Ciebie, w Twoim domu, można powiedzieć, nie? Właśnie o to chodzi. A jeszcze takim fajnym miejscem do budowania listy jest na przykład blog. Tu mam bloga, mam wyskakujące okienko, to jest exit pop-up, to działa w taki sposób, że wchodzę na przykład do mojego bloga, jak chcę wyjść, to przechwytuje osobę takim pop-upem, nie? Jak ktoś chce wyjść, dostaje taką od razu wiadomość. Oczywiście nie każdy, co któraś osoba się zapisuje, czyli też przechwytuje, nie? Tą osobę. Jeśli chodzi o swojego bloga, blog musi być odpowiednio zbudowany, zresztą dam Ci taki jako bonus. Jak budujesz swojego bloga, co też Ci pokażemy u nas w Akademii, krok po kroku jak to stworzyć, taki blog musi być skonstruowany, zbudowany, aby on dawał konwersję. Czyli tu na początku konwersja, ktoś chce wyjść, jest jedna konwersja, okienko pop-up, tu jest druga konwersja, klikam, patrz, gdzie mnie przyniosło, na tą samą stronę, nie? Tu mam film wideo, jak kliknę, przeniosło mnie znowu na stronę przechwytującą, to jest ta sama strona w pop-upie, to jest ta sama kampania, co pop-up, i na przykład tu mam już artykuły z bloga, na YouTube'a i tu mam znowu konwersję ustawioną, nie? Czyli na tą samą stronę. I na przykład jak wejdę sobie na jakiś artykuł, załóżmy wejdę sobie w poradniki, wejdę sobie na pierwszy artykuł, znowu mam konwersję ustawioną i znowu buduję listę adresową, nie? Na przykład na blogu. To jest fajne, jeśli masz bloga napisanego w odpowiedni sposób, podobnie jak Twój film wideo, który kieruje właśnie do listy adresowej i on się też dobrze wypozycjonuje w Google'ach, w tym wypadku Twój blog, to on też przez lata taki artykuł możecie zbierać listę adresową. Generujesz ruch na bloga, ludzie czytają, tu kliknie w jakiś link na przykład, przejdzie do kolejnego artykułu, tu mam znowu konwersję w tym wypadku, nie? Jak ktoś będzie chciał zamknąć, znowu jest konwersja. I też przenoszę osoby na listę adresową. To jest fajny motyw, aby budować swoją listę adresową. Ale to też Ci pokażemy u nas właśnie w Akademii. Teraz pytanie, czy to jest trudne, czy łatwe, żeby stworzyć na przykład taki lejek sprzedażowy, jak masz tutaj, albo jak masz tutaj, żeby stworzyć takie kampanię follow-up, jak masz tutaj, żeby stworzyć taką bloga, taki system przechwytujący, jak masz tutaj. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? I tak, i nie.
Będzie to łatwe, jeśli będziesz działał razem z nami. I teraz właśnie mam dla Ciebie taką jednorazową propozycję. Link masz do szczegółów, masz pod tym filmem, masz link do szczegółów. Gdzie przejdziesz na kolejną stronę, Ci dokładnie pokażę, co do Ciebie mam, ale to jest, musisz zdawać sobie sprawę, że ta oferta, ona zniknie. Możliwe, że jak mnie teraz oglądasz, ona już zniknęła. A może jeszcze nie, bo to jest takie krótkie okienko, sprzedażowe oczywiście, bez ściemy, ja to coś sprzedaję też. Dam Ci na początku tej wartości, ale ciężko mi Ci wszystko przekazać w jednym filmie wideo. Dlatego stworzyliśmy dla Ciebie całą taką platformę, którą masz na przykład tutaj, z różnymi materiałami na różne tematy, gdzie Ci pokazujemy krok po kroku, jak wszystko zbudować. To jest takie akurat bazowe nasze szkolenie, gdzie Ci pokazujemy krok po kroku od zera, od strategii działania do samego końca, do stworzenia własnego produktu do sprzedaży. Czyli w tym szkoleniu pokażemy Ci krok po kroku właśnie, jak stworzyć sobie stronę przechwytującą, jak stworzyć ofertę, jak stworzyć taki poradnik krok po kroku dla Ciebie. Jak to wszystko połączyć w całość i później jak przejść dalej, czekaj sobie wejdę, na końcu jak przejść dalej, jak zacząć to sprzedawać. Na przykład za pomocą YouTube'a, za pomocą filmu wideo, na przykład za pomocą lejków sprzedażowych, na przykład za pomocą TikToka, na przykład za pomocą email marketingu, Facebooka. Tutaj też masz za pomocą chatbota, to Ci pokażemy, nie chatbota, tylko chat GPT, też Ci pokażemy dokładnie, jak właśnie w prosty sposób pisać własne artykuły. Nie potrzebujesz copywriterów, nie potrzebujesz mieć jakichś wielkich umiejętności. Zobaczysz krok po kroku, jak w 15 minut wygenerować sobie unikalny, świetny artykuł, który będzie się pozycjonować. I też bardzo ważna sprawa, tutaj mam dla Ciebie taki dział. To wszystko dokładnie, jak to wygląda, opowiem Ci w kolejnym filmie wideo, masz link poniżej. Ale tutaj masz taki fajny dział, na którym ja teraz też pracuję, czyli gotowe kampanie e-mail, gotowe poradniki. Tu niedługo będzie tego coraz więcej. Tu dam Ci przykład właśnie taki poradnik, kampania e-mail, która bazuje na FBI, ona nawiązuje takie historie i do FBI, i do UFO, i do różnych takich fajnych, niewyjaśnionych rzeczy, i do Wielkiej Stopy i tak dalej. I to są kampanie właśnie, które dodajesz sobie, tak jak widziałeś tutaj w tych kolejkach. To jest kampania, którą od nas dostajesz na licencji, możesz ją przerobić pod dowolny biznes, masz też zdjęcie jakieś z FBI, możesz to przerobić pod dowolny biznes i ustawiać sobie w takich kampaniach. W takich kampaniach jak tutaj follow up, nie? Że jak ktoś się zapisze, będzie z automatu dostawać wiadomości. I to jest naprawdę ogromny skrót dla Ciebie, ogromne ułatwienie mieć coś takiego. Oczywiście oprócz tego, oprócz tych kampanii, oprócz poradników i będzie coraz więcej kampanii, ja tu dodam minimum z 5-10 kampanii, pokażę Ci, jak te kampanie łączyć w całość i stworzyć z tego taką wielką kampanię follow-up, która będzie trwała rok i więcej i dłużej. Obojętnie na jaki temat, obojętnie co sprzedajesz, a jeśli jeszcze nie masz żadnych produktów, to też Ci pokażemy właśnie w tym szkoleniu bazowym, startowym, jak stworzyć własny poradnik, jak stworzyć własny produkt tutaj, nie? Ale oczywiście, jeszcze wrócę tu masz też akurat gotowy poradnik na licencji. Tutaj mam, on jest umówiony, to jest gotowy poradnik na licencji. Akurat to akurat nie jest kampania, ale poradnik, który możesz wziąć i przerobić na swój i zrobić z tego lead magnet. Ale też Ci pokażemy, jak stworzyć coś takiego od zera. I teraz mam akurat taką jednorazową ofertę, gdzie dostaniesz dostęp do tego wszystkiego. Od razu całość dostaniesz, bez jakichś tam kolejnych opłat. Czyli raz zapłacisz niewielką kwotę, bo to wszystko to jest o wartości kilku tysięcy, ale zapłacisz raz niewielką kwotę i będziesz mieć dostęp lifetime tak naprawdę. Ale to jest tylko krótki okres czasu, krótki moment, to jest takie krótkie okienko, gdzie to wszystko możesz dostać. I jeszcze oprócz szkoleń, bo fajnie mieć szkolenia, one są fajne, szczególnie takie szkolenia jak mamy tutaj, że one krok po kroku od zera pokazują Ci, co masz robić. To jest fajne. Ale oprócz tego mamy też spotkania co czwartek na żywo. Czyli jeśli masz jakieś pytanie, jakiś problem z czymś, no to siadasz, zadajesz nam to pytanie wcześniej i my na tym live, na tym spotkaniu siadamy i Ci po prostu pomagamy na żywo. Mówimy Ci, co masz zrobić, co masz poprawić, co masz wywalić, co masz dodać, w zależności od tego, co potrzebujesz. I jeszcze oprócz tego masz oczywiście gotowe kampanie, które możesz wziąć i wykorzystać. Czyli z jednej strony masz szkolenia, które krok po kroku kierują Ciebie od zera, można powiedzieć, do bohatera, czy krok po kroku masz pokazując, co robić, od najprostszych rzeczy do najbardziej zaawansowanych. Następnie masz gotowe kampanie, e-mail, gotowe poradniki, czyli rzeczy, które już możesz wziąć, przerobić i dodać do swojego biznesu, obojętnie jaki tam temat, obojętnie w czym działasz. No i następnie też spotkania live, czyli na żywo, jeśli masz jakiś problem, możemy go rozwiązać. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ my tutaj na dzień dzisiejszy co miesiąc dodajemy nowe materiały. Tu masz takie niedługo powstanie właśnie YouTube, on już jest na ukończeniu. YouTube Pro, czyli jak budować swój biznes na YouTubie, generować ruch z YouTube'a i nawet nie pokazując swojej twarzy. Czyli właśnie jak zrobić, aby to jedno wideo, są tych kilka filmów wideo, które wyrzucisz do YouTube'a, można powiedzieć, uploadujesz do YouTube'a, wgrasz do YouTube'a, żeby one pracowały dla Ciebie przez lata i nawet nie pokazując swojej twarzy. To jest potężna technika, naprawdę świetna. Budowanie marki, to jest budowanie marki, generowanie ruchu. Kolejny materiał
pokolenie Z, też jak budować markę, jak generować ruch. Kolejne materiały też powstaną, jak zbudować lejki sprzedażowe, jak tworzyć oferty, jak generować ruch. Co miesiąc powstaje nowe szkolenie. Czyli już masz tutaj szkolenie na ponad 10 tysięcy wartość, ale co miesiąc powstaje nowe szkolenie, co miesiąc dochodzi nowy materiał, nowa kampania, nowy poradnik i co tydzień mamy spotkania na żywo. Wejdź sobie w link poniżej, bo to jest krótka oferta. Ta oferta jest naprawdę bardzo krótka, ona niedługo zniknie. Kliknij sobie w link poniżej, przejdź do kolejnej strony, tam masz dokładnie wytłumaczone, co dostajesz i czy jeszcze możesz to dostać tak naprawdę. Czyli pamiętaj, metoda, która działa od 20 lat, od ponad 15 lat, od 15 do 20 lat i to jeszcze będzie działać za 10, za 15 lat, zobaczysz. Tego wszystkiego Cię tutaj uczymy, plus uczymy też Cię nowych technologii, na przykład ChatGPT, jak z tym czatem rozmawiać, jak zrobić tak, aby nie wiem, w 15 minut wygenerować sobie całą kampanię e-mail nawet. Albo blogi, albo artykuły na blogi, unikalne artykuły, które będą się pozycjonować, które będą generować Ci ruch. Jak tworzyć na przykład scenariusze do filmu wideo. To wszystko się u nas dowiesz. I też jeszcze masz program partnerski, czyli jeśli masz problem, nie wiesz jaką ofertę stworzyć, albo masz już jakąś ofertę, ale masz na przykład tylko jedną albo tylko dwie oferty, możesz skorzystać z naszego programu partnerskiego. To masz opisane, omówione dokładnie jak to działa i możesz produkty od nas wkleić do swojego lejka sprzedażowego i dodatkowo zarabiać kolejne prowizje. Ale kliknij w link poniżej, tam masz wszystkie szczegóły. Pamiętaj, to jest króciutkie okienko, ono się niedługo zamknie, to jest krótkie okienko, gdzie dajemy tą ofertę, ponieważ ona jest naprawdę obniżona mocno. To jest krótki okres czasu, gdzie możesz to dostać, a jeśli na przykład za pół roku znowu otworzymy tą możliwość, aby dostać tą akademię na takich warunkach, to będzie już drożej, bo już takich warunków nie będzie. Będą podobne, ale droższe. Ok, kliknij w link poniżej i widzimy się już w akademii. Cześć!